Musiałam wyjechać z Polski na 2 tygodnie i wtedy miałam poczucie, że jesteśmy jakby razem, ale jednak jestem sama, bo jego już nie będzie i nigdy nie wróci. To był taki krótki moment, kiedy miałam takie wyciszenie i spokój, żeby spróbować dać sobie radę z tym nieszczęściem. Jestem zostawiona sama sobie, sama bronię honoru mojego męża, jak tylko mogę i mam nadzieję, że Polacy nie wszyscy są zmanipulowani przez niewiarygodne media podające nie wiadomo dlaczego, nie służą te media Polsce prawdzie, tylko ja mam wrażenie, że stoją po stronie Rosjan. W dniu, kiedy przylatywała trumna mojego męża, jak pan marszałek stał z panem premierem, z ministrem spraw zagranicznych Sikorskim, jaki mieli humor, jak oni się cieszyli. To znaczy, ja bardzo szybko zobaczyłam, że oni z trudem ukrywają satysfakcję, że tak naprawdę no to oni czuli się wielkimi zwycięzcami, że tak przez wiele lat znienawidzonych wrogów udało mi się pozbyć. No śledztwo, no to jest jedna wielka farsa z wykonaniu rządu polskiego. Jest to po prostu wstyd. Mnie jest wstyd za mój rząd. Jeżeli o tym mówię, jeżeli rozmawiam z ludźmi z innych krajów, to się po prostu wstydzę. Myślę, że rację mają ci, którzy twierdzą, że Polacy są dzisiaj bardziej podzieleni niż byli w roku 89. Ale też w tych swoich spolaryzowanych grupach bardzo silnie solidarni. No i nie pierwszy raz mieliśmy okazję przekonać się, jak wielki, jak wspaniały może być zryw polskiego serca. Ci ludzie opłakiwali swojego prezydenta. Oni też kogoś stracili. W tym sensie to ma szalenie jaki powszechny i narodowy wymiar. To właśnie dlatego to była tragedia narodowa. Nasza żałoba nie ma przebiegu normalnego. Nie jest stopniowym godzeniem się ze stratą i oswajaniem z bólem. Mamy do czynienia z taką ciągłą wojną nerwów i z ciągłym wystawianiem na próbę naszej cierpliwości, niekiedy kpienia sobie z naszego pragnienia dążenia do prawdy. To bardzo boli i to nie pozwala nam podnosić z ruin naszego życia po śmierci bliskich.